Cześć, witajcie. Dzisiaj BMW XM, zapraszam. I jest to jeden z tych samochodów, o którym wszyscy rozmawiają. Nieważne jak mówić, ważne żeby mówić. Pewnie na tym skupili się inżynierowie M czy inżynierowie BMW, bo samochód jest kontrowersyjny, jednym się podoba, innym się nie podoba. Jak to zawsze mówię, design rzecz gustu, a o gustach jak wiadomo się nie dyskutuje. Dla mnie ten samochód jest o wiele ładniejszy na żywo, aniżeli w katalogach czy prospektach. No i jest on po prostu ogromny. Ponad 5 metrów, 10 cm długości, 3 metry, 10 cm rozstaw osi, 2 tony 700 masy, ogromny kloc na kołach, no i nazwa XM. Nie wiem, czym sugerowali się inżynierowie BMW czy inżynierowie M, ale dla mnie, jak dotychczas, XM zawsze kojarzył się z Citroenem, który, jak wiadomo, już nie jest od wielu, wielu lat produkowany, a od dnia dzisiejszego XM będzie się mi kojarzyć z BMW. Złośliwi oni mówią, że z tyłu jest to taka rozdmuchana Skoda Kamiq. No nie zgodzę się z nimi. Podwójny wydech z jednej strony, podwójny wydech z drugiej strony. Na szczęście nie są to atrapy, są to prawdziwe wydechy. Z tego co widzę, w dolnych rurach znajdują się zawory, które pewnie regulują barwę dźwięku tego wydechu. No, nie ukrywam, że całość wykonana bardzo szlachetnie, świetnie zmontowana. I to, co mówiłem na początku, o wiele lepiej prezentująca się na żywo, aniżeli w katalogu. Rzut okiem pod maskę i no i co pod maską? Pod maską 4.4 V8 biturbo połączone z silnikiem elektrycznym. Łączna moc zestawu 653 konie, 800 Nm. Potworna moc, aczkolwiek te silniki same w sobie występujące w innych M-kach generują więcej koni, aniżeli w tym przypadku, jeśli chodzi o samą moc spalinową, ale nie podajemy mocy spalinowej, mocy elektrycznej osobno. Producent podaje łączną moc zestawu jako 653 konie i tego się trzymam. To, co osobiście lubię, doskonale wiecie, siłowniki w mechanizmie podnoszenia maski. Jakby komuś było mało te 653 konie, to lada moment dostępna będzie mocniejsza wersja oznaczona jako Label Red i ona będzie miała około 100 koni więcej i 1000 Nm. Tak na marginesie, Red Label kojarzy mi się znacznie z czym innym, aniżeli samochodem, ale to taka mała dygresja. Ten samochód w wielu aspektach wzbudza kontrowersje, również wielkość jego nerek. Pamiętacie nerki kiedyś w BMW, a dzisiaj nerki, te wielkie nerki, tutaj to bym powiedział, że są okiennice, a nie nerki. Do tego one znakomicie świecą wieczorową porą. Zaparkowaliśmy w cieniu, myślę, że to będzie widać, jak pięknie świecą te LED-owe paski w tych ogromnych nerkach. To już 200 któraś recenzja, ale nigdy nie robiłem recenzji samochodu w rozmiarze ogumienia 23 cale. Piękny wzór felg, ogromna tarcza z tyłu, zacisk z logo M. 23, jeszcze raz przypomnę, rozmiar tarczy koła, a ogumienie to 275 na 35 z przodu. Z tyłu również 23. Wizualnie już widać, że znacznie szerszy jest ten tylny walec. I z tyłu mamy ogumienie w rozmiarze 315 na 30, czyli nie tylko szerokość, ale również profil opony jest inny z tyłu, aniżeli z przodu. Muszę się poprawić. Bartek mi tu z tyłu mówi, że RSQ8, które kiedyś robiliśmy, również było na 23. Przepraszam. Z tego co pamiętam, jest to pierwsza BMW, która drzwiami zakrywa próg, czyli jak będziesz wsiadał w swoich stylowych spodniach, to nie ubrudzisz sobie nogawek, jeżeli pojedziesz gdzieś po błocie. Tak patrzę, co z tego samochodu zabrać do domu, bo nigdy żadnego samochodu jeszcze robiąc recenzję nic nie zabrałem, ale marzy mi się po prostu ta poduszeczka, żeby wygodnie położyć się na sofie, ale właściciel jeździ z nami, więc pewnie do tego nie dojdzie. Oglądając ją w katalogu, zakładałem, że ten złoty pasek do tego lakieru to tak jak na wiejskim odpuście, ale przepraszam, nie miałem racji. Na żywo to się prezentuje świetnie. Tu nie ma chromu, tylko również jest ta złota listwa, która kończy się tu z tyłu na błotniku i przebiega wzdłuż praktycznie całego samochodu, przez wszystkie jego boczne elementy. I powiem, że naprawdę to robi robotę. Tak samo tutaj przód tych nerek również jest złoty. Te złote dodatki świetnie się wkomponowują w ten samochód z jego lakierem i z tymi czarnymi elementami z Piano Black, których jak doskonale wiecie osobiście nie lubię, gdy są we wnętrzu, a gdy są na zewnątrz robią świetną robotę. No i tu dół zderzaka również staje się weselszy poprzez te złote elementy. Gdyby był cały czarny, tak ładnie by to nie wyglądało. Ponieważ XM to hybryda plug-in, no to musimy pokazać, gdzie znajduje się gniazdo do ładowania z przodu na lewym błotniku. W tym miejscu znajduje się przycisk do otwierania klapki wlewu paliwa. Oczywiście po jego uruchomieniu następuje dekompresja, jak w każdej hybrydzie plug-in. Tam po prostu muszą zostać usunięte gazy pochodzące z paliwa. Tak to jest w hybrydach plug-in. Jeżeli nie wiecie, o czym mówię, to można to łatwo doczytać. No i konwencjonalny samochód, czyli wlew paliwa z prawej strony, gniazdo do ładowania z lewej strony. Po przekątnej, tylny prawy błotnik wlew, przedni lewy błotnik, gniazdo do ładowania. Jak mówi właściciel, to światło wstecznego w nocy podobno bardzo mocno świeci. Te światła w ogóle robią świetną robotę, no robimy recenzję w ciągu dnia, więc nie do końca możemy to Wam pokazać.
wierzę po prostu w to, co mówi właściciel. Tak niekonwencjonalnie umieszczona ta lampka wstecznego, ale ten samochód cały jest kontrowersyjny, więc również światło wstecznego umieszczone, tak delikatnie mówiąc, kontrowersyjnie. Hybryda plug-in, czyli kable do ładowania. Ale kable do ładowania jak to w wielu samochodach, ale spójrzcie, jaka stylowa torba. Nie no, normalnie mogę chodzić na zakupy jak Pinky Winky. Jakbyś przypadkiem kiedyś na targu trafił kogoś, kto sprzedaje takie torby, to lepiej nie kupuj. Można przypuszczać, że po prostu porwał komuś z XM-ki, bo są logowane XM. Jak na SUV-a takich rozmiarów, ponad 5 metrów 10 cm, to chciałoby się, żeby bagażnik miał 700 litrów. No tutaj tak nie jest. Tu jest bagażnik 527 litrów. Jest on duży, ale to co mówię, przy rozmiarze samochodu chciałoby się nieco większy. Dobra, 5 osób rzuci do swojej walizki. Nie ma tutaj ani koła zapasowego, ani podwójnej podłogi. Po prostu w tym miejscu pod podłogą bagażnika znajduje się zbiornik paliwa, a akumulatory są schowane pod samochodem. Często wielu mówi, że w tym miejscu znajdują się baterie. To nie jest prawda. W tym miejscu znajduje się zbiornik paliwa. Tutaj gniazdo 12-woltowe. Tutaj bezpieczniki. Czego tu szukać? Raczej niczego. Lepiej tam nawet nie patrzeć. Zakładamy, że jak jesteś pierwszym właścicielem tego samochodu i samochód jest nowy, to nie powinno się nic dziać. Z tej strony miejsce na drobiazgi. Widzę tutaj schowany nawet trójkąt. Całość wykonana elegancką tkaniną. Miejsca aż nadto. No ale rozmiar samochodu mówi sam za siebie. Spójrzcie, pozycja leżąca, jaką często przyjmują właściciele BMW, to nie jest pozycja ergonomiczna, wybaczcie dzisiaj. Po prostu tu jest ogrom przestrzeni. Zobaczcie, jak ja mogę sobie tutaj leżeć w tym samochodzie. Nigdzie absolutnie nie wadzę nogą. Jeśli chodzi o same materiały, no to jest po prostu finezja. Chyba w lepszej BMW nie siedziałem, jeśli chodzi o jakość materiałów. Nawet w tym miejscu to wszystko jest eleganckie, mięciutkie, to co lubię. Tutaj świetny karbon, wszędzie listwy świetlne po bokach. Piano black praktycznie we wnętrzu nie istnieje. Tutaj tak samo elegancka tapicerka. Kurczę, jak to wszystko jest starannie wykonane i elegancko. Nic po drodze nam nie szeszczało. Tutaj świetne przeszycia. Te wszystkie materiały naprawdę najwyższych lotów. Tak samo słupki starannie obite świetną tkaniną. No i uwaga, spójrzcie na podsufitkę. Tu pewnie również wzorowali się Citroenem, bo to zawsze Citroen miał takie wymyślne kształty w różnych miejscach. Tymczasem BMW XM w tym miejscu ma takie różne wzgórza. Jest jeden gość, który przewodniczy dosyć dużej instytucji i mówił o płaskowyżu kiedyś. No to tu może być taki właśnie płaskowyż. Górki, pagórki, a dla niego by to był płaskowyż. I to wszystko jest dodatkowo świetnie podświetlane. No w ciągu dnia to gorzej za pomocą kamery przenieść, ale musicie mi uwierzyć, że wieczorem to robi świetną robotę. Tak samo jeśli chodzi o same fotele, oczywiście podgrzewane, wentylowane, z pamięcią, w pełni elektrycznie regulowane. No i z jakich materiałów wykonane? Ten fotel wręcz pieści moje 4 litery i wszędzie XM i 3 paski. U mnie dzisiaj łyżwa. To samo tyczy się kierownicy. Świetne nici, wiadomo w jakich kolorach. Tutaj też 3 paski, wiadomo w jakich kolorach. Logo M, wielofunkcyjna. M1, M2, skonfigurowane przez właściciela tryby jazdy. Jakby tego było mało, to tak samo jak w M8 Competition, pamiętacie? Nawet pas ma 3 paski, jeśli chodzi o szycie. Schowek przed pasażerem, niezbyt wielki z kolei, ale miękko wyściełany. Co tu jeszcze? 2 uchwyty na kubki. Tu widzę ładowarka indukcyjna, złącze USB, gniazdo 12-woltowe. Uchwyty na kubki nie tylko podgrzewane, ale również wentylowane. Czyli można sobie latem coś tam schłodzić, a zimą podgrzać, to co osobiście lubię, bo przeważnie wchodzisz zimą do sklepu i napoje są w lodówce. Tutaj złącze USB typu C, średniej wielkości schowek, który po zamknięciu służy jako podłokietnik. Całość jest mięciutka. Boczek drzwi chyba najlepszy, jaki dotykałem, robiąc recenzję. Nagłośnienie Bowers Wilkins. Kieszeń w drzwiach dosyć duża, podgumowana. Tak jest, jak być powinno. Myślę, że to najlepszy boczek drzwi, jaki spośród wszystkich recenzji mi się trafił. Kiedyś się mówiło, że Audi wyznaczało trendy, jeśli chodzi o jakość montażu i materiałów. Zmieniam zdanie. XM zrobiło to lepiej, aniżeli jakiekolwiek Audi, którego recenzję robiłem. Boczek drzwi z tyłu absolutnie nie szczędzili. Jeszcze lepiej to wszystko przeszyte i wykonane, aniżeli z przodu. I bardzo głęboka kieszeń w drzwiach, taka dwudzielna. Spójrzcie, ileż tu jest miejsca na tylnej kanapie. Nogi swobodnie zmieszczę pod fotelem, notabene tam jest fajna lampeczka, to jest podświetlane. Z przodu miałem pozycję półleżącą, po raz enty przypomnę 1,88 m. Z tyłu nie jestem w stanie wadzić kolanami o oparcie, mimo że ten fotel jest daleko odsunięty. Elegancki, odchylany, mięciutki gazetownik. Tu pod tą klapką USB-C, uchwyt na tablet. To wszystko dookoła jest mięciutkie, tu nieco twardsze struktury. Tu eleganckie struktury na słupku B, nawiew dla pasażerów siedzących z tyłu. 2 nawiewy po środku, 3/4 strefa klimy, podgrzewanie tylnej kanapy, półeczka, gniazdo 12-woltowe, 2 gniazda USB.
Kanapa żywcem tutaj przejęta z BMW serii 7, stąd tak mega wygodna, mięciutka. Ach, i ta poduszeczka w sam raz dla mnie, jak ta poduszeczka mi się marzy. Nie no, możesz się tu relaksować. Mógłbym powiedzieć, że nawet mogę się skusić i jeździć z tyłu tym samochodem, a nie za kierownicą, co zawsze lubię robić. Elegancko ukształtowane oparcie tylnej kanapy i spójrzcie, jakie tu jest takie zawinięcie tej kanapy, żeby Wam się wygodnie siedziało. O, mięciutka skórka, świetnie przyszyta na bocznych strukturach wozu, czy na bocznych strukturach samochodu. No jest to fajnie wykonane, a jeszcze lepiej wcześniej było przemyślane i zaprojektowane. Czy można tu jeździć trójkę? Myślę, że swobodnie można jeździć trójkę, aczkolwiek dla tego środkowego pasażera to miejsce jest nieco mniej wygodne. Jest po prostu inaczej ukształtowana kanapa, czy jej siedzisko, ale absolutnie nie haczę głową o tą jakże elegancko wykonaną podsufitkę. Jeżeli podróżujesz z tyłu w dwójkę, to dwa uchwyty na kubki. Nie widzę tutaj przebicia do kufra, ale można sobie zdemontować czy złożyć tą środkową część i wtedy przewozić długie przedmioty. Tak się prezentuje klucz do XM-ki. Piękne iluminacje w trakcie uruchomienia tego wozu. Nie wiem, na ile to kamera przeniesie. Być może samochód jest kontrowersyjny, ale spójrzcie na obraz z kamery cofania. Oczywiście system kamer 360 stopni, linie statyczne, dynamiczne, ale jakość tego obrazu jak na razie chyba największa spośród wszystkich samochodów, w których robiliśmy recenzję. Menu klimatyzacji. Troszkę słabo mi wentylował fotel, więc sobie podbiłem. Można sobie tu zmieniać kilka nastawów od bardzo mocno, oczywiście przez mocno, średnio, aż do słabo. Może mały minus za to, że nie ma fizycznych pokręteł do regulacji temperatury. To wszystko działa bardzo sprawnie, ale gąszcz przycisków i szerokość tego menu mnie po prostu powaliła. Tu rzeczywiście trzeba trochę czasu poświęcić, żeby do tego wszystkiego się przyzwyczaić. Jeszcze jedna rzecz, pamiętacie odcinek o M8 Competition? Tam można było sobie odtworzyć zapis z kamer ostatnie 40 sekund, czyli 20 sekund przed ewentualnym zdarzeniem i 20 sekund po ewentualnym zdarzeniu, którego oczywiście nikomu nie życzę. Tutaj w XM jest dokładnie tak samo. Z czym nam się kojarzy M-ka? No M-ka nam się od zawsze kojarzy z motorsportem. I spójrzcie, ile tu jest możliwości personalizacji poszczególnych ustawień. Jeżeli jesteś prawdziwym petrolheadem, to możesz tutaj sobie dowolnie ten samochód spersonalizować według własnych preferencji. Ustawień mnóstwo i trzeba tu naprawdę sporo czasu spędzić, żeby się do tego przyzwyczaić i tego nauczyć. Na szczęście jest fenomenalny kontroler iDrive. Obawiałem się, że czasami może już go w tych nowym aucie nie być. Na szczęście udało się, w dalszym ciągu jest i spójrzcie, ile tu kolejnych menu. No czujesz się dosłownie jak w tablecie czy jak w laptopie. Tak to dokładnie wygląda. To samo tyczy się head-up displaya. No nie pokażemy tego, bo kamera kiepsko przenosi obraz właśnie z szyby, ale wierzcie mi, że przenosi wszystkie informacje praktycznie z multimediów czy z komputera pokładowego. Są dostępne na wyświetlaczu head-up, tak samo jak zrzuty nawigacji, tak samo informacje z Android Auto czy CarPlay. Wszystko to możesz mieć bezpośrednio w zasięgu swojego wzroku, nie musisz go odrywać od jezdni. Jeśli chodzi o wyposażenie, to jest ono moim zdaniem pełne. Nie wiem, czego jeszcze więcej można chcieć od takiego samochodu. Z takich ciekawych opcji wyposażenia to jest aktywna wentylacja, co przy dzisiejszym upale czy przy upałach, które panują w ostatnich dniach, jest świetnym rozwiązaniem. Wszystko to, co się dzieje z samochodem, widzisz w aplikacji w telefonie. Jeżeli nastawy klimatyzacji są powiedzmy na 22 stopnie, to wchodzisz do schłodzonego do 22 stopni samochodu i nie przykleisz się nawet w pierwszej sekundzie do fotela, a jak wiadomo, nawet jak fotel jest wentylowany, gdy wchodzisz do wnętrza, które ma 40 czy 50 stopni, to u mnie zawsze jest tak, że przykleję się do oparcia. W tym samochodzie Tobie to po prostu nie grozi, bo zawsze jest taka temperatura, jaką sobie zaplanujesz. I przed nami najmilsza część recenzji, czyli pokaz dynamiki 50-120, na razie oczywiście w trybie komfort. 4.3 z tego co pamiętam, pierwsza setka, więc jest bardzo szybki, ale z bolidami Formuły 1 by sobie nie poradził. Już się wyprostowałem i pedał w podłogę. No, jest bardzo szybki, nie da się ukryć. Powiem tak, świetnie burczał w trakcie przyspieszania, ale już milknę, spójrzcie na ten prosty sonometr. 120 na blacie. Średnio, jak było widać, 61-62 dB. To myślę, że dobra wartość. Nie słychać absolutnie powietrza opływającego samochód, nie słychać opon od czasu do czasu. Jeżeli się uruchomi, to słychać tylko i wyłącznie jednostkę spalinową. Powiem, że jak nasuwa, to szalenie bezpośredni układ kierowniczy. Delikatny ruch kierownicy powoduje, że samochód zmienia tor jazdy, oczywiście bardzo posłusznie, ale nie spodziewałem się aż tak bezpośredniego układu kierowniczego, tym bardziej w nastawach komfort. Jeśli chodzi o wychyły karoserii, minimalne. Zakładałem, że w SUV-ie te wychyły będą większe. Tutaj nie ma pneumatyki, jest konwencjonalne zawieszenie.
panowie z BMW czy inżynierowie z M nie przewidzieli pneumatyki w tym pojeździe. XM-ka jest hybrydą plug-in, dlatego często toczy się na prądzie, jeżeli ten prąd tylko jest. Producent mówi, że około 80 kilka kilometrów można w trybie czysto elektrycznym pokonać i to jest prawda, tak nam mówi właściciel. Natomiast jak ostro cisnął tym samochodem po eskach i autostradach, to spalanie było rzędu 8 do 9 litrów, ale to naprawdę była ostra jazda. Przy delikatnej jeździe praktycznie cały czas, jeżeli tylko jest prąd na pokładzie, samochód porusza się w trybie elektrycznym. Jeżeli jest to tryb hybrydowy czy mieszany, to te zużycia paliwa są niewielkie. Powiem to, co często mówię w hybrydach plug-in czy w elektrykach. Właściciel ma swoją instalację fotowoltaiczną, więc koszt energii dla niego jest żaden. Oczywiście ta instalacja wcześniej coś tam kosztowała, ale w myśl zasady 3Z zainstalowane, zapłacone, zapomniane, po prostu prąd za darmo, więc generalnie jeżeli toczysz się dookoła komina w trybie elektrycznym, to jazda Ciebie nic nie kosztuje. Na pytanie, czy skrzynia ma laga, mogę już uprzedzić, że nie ma laga. W trybie komfort absolutnie żadnej zwłoki. Przed chwilą ruszałem ze skrzyżowania absolutnie bez zawahania. Muskasz gaz, samochód od razu startuje i to dosyć intensywnie czy gwałtownie. I jeszcze jedna próba dynamiki. Tym razem załączyłem tryb M2, czyli samochód będzie istym dzikusem i spójrzcie, 80-120. Och, i jeszcze taki świetny wystrzał z tych fenomenalnych wydechów. Powiem, że w M2 to jest istny dzikus i żeby mnie nie kusiło, to wrócę sobie do normalnego trybu jazdy. Obawiałem się, że tym samochodem będzie ciężko jeździć po mieście ze względu na jego masę i gabaryty. Myliłem się. Prowadzi się posłusznie jak jamniczek na smyczy. W ogóle nie czujesz masy jadąc tym samochodem, tak samo siedząc we wnętrzu i kierując nim, nie myślisz sobie o tym, że on ma 5 metrów 10 centymetrów. Absolutnie tego nie czuć. Pewnie się prowadzi, dobrze się nim zajmuje miejsca parkingowe, aczkolwiek dosyć duże miejsca parkingowe, bo na ciasnym jest gorzej, ale nie czujesz masy, nie czujesz gabarytu. Jak oni to zrobili, mam na myśli konstruktorów, to nie wiem, ale zrobili to na pewno dobrze. To samo się tyczy skrzyni biegów. Nie wiem, jak oni to zrobili. Jedziesz, jakby tu było ECVT, które nie wyje przy wyższych obrotach, a tu jest 8-biegowy automat. Nie czujesz w ogóle, że zmienia. No, jakiś po prostu fenomen. Menu jest szalenie rozbudowane i można by o nim trzy filmy zrobić. Nie chcę Wam przedłużać, pokażemy tylko jedną ciekawostkę. Spójrzcie, co jest w ustawieniach systemu. Dźwięk. Poczuć dźwięk Bowers & Wilkins. Fajny bajer, nie? M-ka sama się reklamuje, sama reklamuje swój system audio. Mam nadzieję, że na tym utworze nie ma praw autorskich, bo robimy recenzję o BMW i jest to utwór w BMW, więc zakładam, że nie ma praw autorskich. Jeżeli będą, niestety będziemy musieli to z filmu wyciąć. Świetna głębia na tym ciekło krystalicznym monitorze. I przed nami dziury, żeby recenzja była rzetelna, to tak jak w każdym odcinku, dzisiaj na dziurach w okolicach Jarocina BMW XM. I powiem tak, jest sztywno, oczywiście to nie jest pierwszy przejazd, więc wiemy czego się spodziewać. Absolutnie nic nie piszczy, nic nie skrzeczy jakość montażu najwyższych lotów, ale oprócz tego, że jest sztywno i nieco głośno pracuje zawieszenie, bo troszkę słychać, to jest zawieszenie konwencjonalne, to jest szalenie komfortowo. Komfortu dopełniają te mega wygodne fotele, no i z tyłu ta super wygodna kanapa, jak mówią pasażerowie siedzący z tyłu. Dwa zdania tytułem podsumowania. Bardzo serdecznie dziękuję właścicielowi za udostępnienie mi tego samochodu do recenzji. Właściciel chciał pozostać anonimowy i tak pozostanie. Mega samochód. Samochód oczywiście stylistycznie kontrowersyjny. Jedni go kochają, inni nienawidzą. Ciekaw jestem Waszych opinii w komentarzach. Dla mnie świetny samochód. O wiele lepsze wrażenie live, aniżeli w katalogu. I powiem, że brak słabych punktów. Oczywiście, dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. Jeżeli dysponujesz odpowiednią kasą na ten samochód, to na pewno masz panele fotowoltaiczne, to na pewno stać cię na tankowanie. Tu nie ma żadnych problemów wtedy, żeby rozkoszować się jazdą tym samochodem. Jak widzicie, pozycja półleżąca, nie za bardzo ergonomiczna, ale w tym samochodzie możesz leżeć i rozkoszować się z jazdy. No i ta poduszeczka jeszcze z tyłu, która mi się cały czas marzy, no ale nie ma szans, żeby ją stamtąd zabrać. Dziękuję za uwagę, świetny samochód, wszystkim polecam i do następnego, cześć.